15. edycja turnieju kibiców Wisłoki Dębica była zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Wisłoka 1908 Dębica. Z tego miejsca mogę śmiało powiedzieć, że padł rekord po rekordzie zeszłorocznym, gdzie uzyskaliśmy 28 720 zł. Na tą chwilę mamy już ponad 30 tysięcy, więc bardzo nas to cieszy. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, darczyńcom. Niezmiernie się cieszymy. Nasze dzieci grają w drużynie Wisłoki, więc jest rywalizacja. Widać, że poziom jest wysoki. Każdy gra na maksa, nikt nie odpuszcza. Trzeba się napocić, żeby tutaj zdobyć jakieś bramki, żeby wygrać mecz. Na pewno nie będzie łatwo. Dajemy z siebie wszystko i mamy nadzieję, że uda się wygrać ten turniej. Ale oprócz rywalizacji dzisiaj dostały wymarzone prezenty. Rozpakowywanie prezentów jest dla mnie wielką radością. Dzieci nasze bardzo się cieszą. One już mniej więcej wiedzą, co dostały, dlatego że wcześniej pan Kacper oczywiście zapytał się dzieci, co by chciały dostać. Poprosiliśmy placówkę o listę potrzeb każdego z dzieci. W tym roku wpisałem sobie kamerkę GoPro. I mogę śmiało powiedzieć, że zrealizowaliśmy to w 100%, aż nadto. Dlatego czujemy się na pewno czujemy się spełnieni. Jest to piękne po prostu, że kibice zjednoczyli się i wsparli naszą placówkę. Osoby, które przekazują nam prezenty, robią to z własnego serca. Każdy z nas, wychowanków, się cieszy z takich prezentów. My jako drużyna chętnie zawsze wspieramy takie inicjatywy. Jest to bardzo szlachetny cel. Oprócz podarunków również realizujemy zabawę dla dzieciaków w postaci malowania pierników oraz ubierania choinek, gdzie koordynują to wszystko dziewczyny z Team Event, za to im serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję kibicom też za wsparcie turnieju charytatywnego. Kacper ciągle pomaga i organizuje ten turniej od wielu lat. I nie wyobrażam sobie, aby w przyszłym roku było inaczej. Chciałbym bardzo podziękować za paczki dla wszystkich i za to, że okazujecie nam serca i w ogóle. Są to po prostu super prezenty w okresie świątecznym. Jest to taki dla nas niezmiernie miły czas. To niezmiernie miły czas dla naszych dzieci, które są szczęśliwe, które zawsze czekają na ten turniej. A dzisiaj wykonały piękne laurki. Same chciały podziękować. Nasze najmłodsze dzieciaki. Jesteśmy bardzo wdzięczni kibicom od 15 lat. Uważam, że są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Za to bardzo dziękujemy. Nie ma co ukrywać, że po kilku ciężkich latach ten rok można uznać za bardzo udany, bo w czerwcu świętowaliśmy trzecie miejsce w czwartej lidze. Teraz w listopadzie zajęliśmy pierwsze miejsce w rundzie jesiennej. Turniej kibiców dla Domu Dziecka Hanka jest zwieńczeniem całego dobrego roku w wykonaniu kibiców Wisłoki. Był to rok wielu jubileuszy. W imieniu całej drużyny chciałbym na pewno podziękować kibicom za doping w każdym meczu, za to, że wspierają nas na wyjazdach. Jak również na meczach u siebie, gdzie wspierają drużynę. Nie tylko swoją obecnością, ale również kwotami finansowymi, dzięki czemu my jako stowarzyszenie i zarząd klubu możemy realizować swoje cele i plany. To bardzo pomaga na boisku i w każdym meczu odczuwamy ich wsparcie. Dlatego z tego miejsca chciałbym im bardzo podziękować. Chcę na pewno podziękować kibicom. Nasza frekwencja na stadionie przyparkowej jest najlepsza w czwartej lidze podkarpackiej. No nie ma co ukrywać, mamy najlepszych kibiców w tej lidze i mam nadzieję, że będą cały czas nas tak wspierać jak do tej pory. Życzę wszystkim kibicom, wszystkim działaczom Wisłoki zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Niech w tym okresie spełniają się wszystkie marzenia, tak jak dzisiaj spełniają się nasze. Dziękuję bardzo.